Góra, witam was w kolejnym odcinku. Siemanko widzowie, z tej strony Góra, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie w Rusty Lake. Niestety nie było 60 odcinków, bo szkołą, w ogóle wszystko, ogarniacie się w tej szkole, no i co? Przejdźmy po prostu do grania. Tu w ostatnim odcinku była postać Emma, a nie był Samuel. To teraz zróbmy Albert. Daliśmy dla niego maskę. On trzyma nóż. Tu jest potrzebny klucz. Tu jest szyfr. Tu są jakieś rury. Nic nie można z nimi zrobić. Mamy konewkę. O, otworzyliśmy okno. Do konewki nalejmy wody. Dobra, nalaliśmy do konewki wody. I teraz co możemy zrobić? Możemy dać dla niego... A może... Klucz mamy. Klucz da się chyba tu otworzyć. A tu już się nie da otworzyć. Biała maska, dajmy mu tu. Ej, bo w sumie nie wiadomo. A może mu trzeba dać tu niebieską, a tu nałożyć białą? Nie. Patrzcie, jak dajemy mu niebieską, to jest takie coś. A gdy białą... Czy możemy tu coś jeszcze... Mamy sopę. Nie, myślałam, że możemy dać zamiast noża, ale chyba tego nie możemy zrobić. Może mamy dać ten sobel tu? Mamy kolejny klucz. Mamy lunetę. Popatrzmy się przez okno. Tu był jakiś kruk, teraz taki znak i taki. Mamy już chyba ustawione. Tak, mamy dobrze ustawione. A to nie, to jeszcze spójrzmy przez lunetę. Może na tamtym zamku.
Może resztę mamy z ganoncami. Nie wiem. Wrócę do was po. Dobra, jestem tutaj i nie chcąc co się zblokowałem. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Nie wiem, co tu zrobić. Wrócę do was znowu po cień. Tu jest jeszcze jakiś szyfr, ale nie wiem, co z nim zrobić ogólnie. Bo tu była taka kolejność. Zgadywałam te dwa. Tu się nie da, tu się nie da, tu się nie da. A gdybyśmy dali mu lunetę? Nie. On chce motylka. Ale jaki to jest kod? Nie wiemy. O, teraz jest. Założył maskę księżycową, to teraz widać. Tam jest jakaś osoba. Ona nam chyba kod pokazuje. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Co jakoś. Nie chcę się otworzyć. Jeszcze raz spojrzyjmy. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Dobrze. Może od tyłu. 1, 3, 2. Nie, no to musi być 4, 2, 3, 4, a nie 5. 2, 3, 1, 5, 2, 3, 1, kurde, nie umiem liczyć, co za fail. O, teraz jest motylek, dzień dobry. Masz motylka, chciałeś. Nie! Ty debilu. Albert tu jest. Dobra, mamy kolejne okienko. Ile tu jest postaci? Mary, Ida, Samuel, Albert. Siema. Ten, jak to, kłódki kod kończy się na ile? Na 9-4. Tak, na 9-4 się kończy. Kłódki kod kończy się na 9-4. A tu się niby kończy na 4-6. Trzydzieści siedem, 94 lub 46.
Najpierw ustawmy sobie 46. Tak. A tu on ma, że się zaczyna na 37. To dajemy tu i 30. Czyli to jest nieprawda, a to się kończy na 94. O, karta. Tutaj mamy tych dzieciaków trzech ogólnie. Which 46 dla locker. Tu będzie 37. 37, 46, 37, 40. Czekajcie. Tego już się nie da ruszyć. Dziwne. Może coś jest na rogach obrazów. Znaleźli to, co w ostatnim odcinku się powiesiła. To nic nie da. Ona tu coś trzyma, ale nie, myślałam, że to trzeba dać jej tu kartę. O, kolejna karta. A tu? O, a może ona chce tą kartę, co my znaleźliśmy? To jest lato. To jest zima, czyli tamto to jest jesień jednak, nie lato. Wracam do was po cieniu. Ten jakby tata powiedział nam, że o ten o, powiedział, że klucz jest tu przy tym obrazie tego dziadka. No i mamy jeszcze naprawdę klucz. Czyli po prostu trzeba było się dowiedzieć, co oni mówili. Zima jest za oknem. Może ty chcesz to? Kartę nie. Karta jest schowana. The top left. Do góry na lewo, do góry na lewo. Kurde, że nie mogę tego rozwiązać. Dobra, znowu wracam. Ta baba, ta ruda powiedziała nam niby, że są ukryta karta pod papierami.
Nie, tu nie ma. Musimy chyba dać odpowiednie karty. Ta ma takie ręce i jest lato. Mój brat nie jest ożeniony. Dobra, już wiem jak to zrobić. Tu będzie chariot. Tu będzie tak. Tak. Lub to na odwrót. I co, wygrałem? Czekajcie. Dobra, mieliśmy dobrze ustawione, tylko teraz trzeba spojrzeć tutaj. Tu jest taki pan jeleń. O, i tu jest kruk. I tu jest czaszka. A tą czaszkę trzeba dać Alberta? Tak. I widzicie, i teraz on jest tym koziorożcem, czy kto to jest, co nie. O, i teraz jeszcze kolejne, ale to chyba już ostatnie. Wudu, coś takiego. Tu ma oko jeden. Jedne tylko. Tu ma drugie. Ja to bym zrobił tak, żeby jedna ten miała chociaż dwie oczy. Dobra, tutaj jest lampa. Mamy cygaro, można podpalić, co nie, nie można. O, podpalmy świecę. Świeca się pali. W wodzie jej nie zgasimy. Tu nic nie możemy zrobić. O, a tu możemy podpalić. Nie, to jest taki wód, że mu się pali też. Ale to jest głupia muzyka. Nic nie możemy, chyba że podpalić świeczką to. Nie, nie możemy. Czemu ta baba mu nic nie mówi, że się pali? Wreszcie kiuzu, nie? To jest jakiś klucz potrzebny. To są jakieś minki, nie wiem, może teraz zrobię te minki, spróbuję zrobić, ale pewnie ich nie zrobię, więc...
Tu jest dużo min, więc... O nie, ta osoba stoi tak. Taką minę ma. Ta baba, co stoi prosto. Ten, co stoi bokiem, to... Też ma taką dziwne. Wracam po cięciu. Odkryłem, że te lalki można ruszać. Jeszcze się sprawdzi, co tam będzie. I jak ruszamy lalkami, to ruszamy też nimi. A tu był wzór. Okej. Okay. Rozumiem. Sprawa wygląda tak, że podniosłem mu te dwie ręce, podpaliłem i on zwalił tą latarnię ogólnie. O, jest tutaj klucz. A ten klucz może się przydać tutaj. Mamy igłę. Jak mówiłem, mamy igłę. Teraz z igłą może idziemy tam do niego. Kujemy tą babę w serce. Ta baba nie żyje. Ten ma minę taką normalną, ta ma taką. To zróbmy to tak, że ten ma taką. Ta baba ma taką, tylko tu jeszcze trzeba zmienić. Co? Czemu ona użyła? Dobra, widzimy się chyba znowu po ciebie. Dobra, sprawa wygląda tak, że robimy tak, potem tak. I tak. I mamy nożyczki. Spróbujmy wyciąć im najlepiej oczy. O, da się. Okej. Okay. I drugie. Patrzcie, i nie mają oczów. O, tu mają te oczy. Bierzemy te dwa oczy. I tu chyba. I co, to wszystko już? Nie, to nie wszystko jeszcze. Boże, jaki ten odcinek będzie długi. Albo w sumie zakończmy ten odcinek, a to dokończymy w następnym odcinku, bo wiem, że nie lubicie długich odcinków, więc po prostu nie będziemy tego chyba robić. No, w kolejnym odcinku to skończymy, więc pa, widzowie.